Dinozaury w Szczytnie rozgościły się na dobre. Ekspozycja Bałtowskiego Jura Parku, czyli wielowymiarowe modele prehistorycznych gadów rozstawione przy plaży miejskiej, przyciąga od 20 lipca całe rodziny. Tym bardziej, że z wystawą powiązano szereg tematycznych zajęć dodatkowych, na przykład dinoplastykę, czyli malowanie największego gada na Mazurach. Była to jedna z dodatkowych atrakcji przygotowanych w czasie obchodzonych niedawno Dni i Nocy Szczytna. Jest to seria spotkań, takich bardzo interaktywnych dla dzieci i dla dorosłych, a przede wszystkim dla całych rodzin, pod hasłem właśnie spotkania z dinozaurami, które przyjechały tutaj na plażę do Szczytna, a my po prostu staramy się uprzyjemnić to spotkanie, prócz tego, że niewątpliwą atrakcją jest to, że te dinozaury tu stoją, to no właśnie oprócz tego bawimy się, animujemy, tańczymy, będziemy też mieli spotkanie z prawdziwym paleontologiem, który będzie przedstawi fakty i mity dotyczące życia dinozaurów. Będą piękne bajki i książki związane z dinozaurami, by też trochę oswoić dzieci z tym tematem, by pokazać, że dinozaury to nie tylko przerażające stwory, ale też sympatyczne, miłe stworzenia. Sympatyczne i miłe stworzenia? Niektórzy mieli inne zdanie. Który ci się dinozaur najbardziej podoba? Żadny. A boisz się dinozaurów? Czemu się ich boisz? Mogą mnie zjeść. Większość dzieciaków jednak w ogóle nie czuła strachu, a nawet przeciwnie. Im większy stwór, tym większą sprawiał frajdę. Który dinozaur jest twój ulubiony, jest twoim ulubionym dinozaurem? Ten. A dlaczego akurat ten? Bo jest bardzo duży. Ładne są, fajne mają zęby. A oprócz tego będziesz dzisiaj brała udział w jakiejś zabawie tutaj na plaży? No nie wiem, bo jestem z kolonii i nie wiem, czy mi animatorka pozwoli. A skąd przyjechałaś? Z Żywca. A z Żywca. A jak się w Szczytnie tobie podoba? Fajnie jest. Super. My jak się dowiedzieliśmy, że będą te dinozaury w Szczytnie, to już Filip czekał tylko na to, bo uwielbia dinozaury, ale to jest taki nieśmiały chłopiec. Uwielbiasz dinozaury, Filipku? Filipku, a powiedz, jakiego dinozaura lubisz najbardziej? Ale nie, tego co w domku oglądamy. Tyranozaura, co? A jak robi tyranozaur? Jak on chodzi? 25 lipca u stóp ruin zamku bawiono się w rytm kroków diplodoków. Tańce, konkursy, malowanie twarzy, bańki mydlane. Wszystko to przygotowano, by bawiły się tu całe rodziny. Bo cały pobyt dinozaurów w Szczytnie jest właśnie częścią kampanii Postaw na rodzinę, dofinansowanej ze środków Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasza dzisiejsza dinoteka, czyli pierwsze spotkanie z Pimpusiem, dinozaurem Pimpusiem, będzie przebiegała pod hasłem oczekiwania na to, by dinoś wykluł się z jaja. Dzieci będą szukały jaja dinozaura ukrytego tutaj na plaży i będą bawić się, tańczyć wokół tego tematu. Będzie też dużo konkursów i zabaw, też niekoniecznie aż tak związanych z dinozaurami, ale takich, by po prostu całym rodzinom było przyjemnie tutaj się bawić. A druga część, czyli narodziny Dinusia, to będzie ostatnia dinoteka 3 sierpnia. Już zapraszam. Wtedy Dinuś właśnie się wykluje i będzie z dziećmi tutaj naprawdę szalał na plaży. Dinozaury na plaży w Szczytnie można oglądać do 5 sierpnia, ale szczególnie warto tu zajrzeć w środę 1 sierpnia o 17, by posłuchać prehistorycznych czytanek dla dzieci i rodziców, i w piątek 3 sierpnia, także o 17, na wspominaną ostatnią dinotekę. Dzieci z pewnością nie zapomną tych zabaw, ale i rodzice polecają wizytę na plaży. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, o takiej imprezie, i dziewczyny jak zawsze chętne są, także przyszliśmy tutaj dla dziewczynek. A jak pan ocenia pomysł sprowadzenia dinozaurów na plażę latem? W ogóle spotkał się pan wcześniej z czymś takim? Wcześniej się nie spotkałem. Byliśmy z małymi w Białymstoku, w Gdańsku, w zoo. Tam były dinozaury, tego wcześniej nie było w Szczytnie. No i myślę, że fajny pomysł. Ja jestem fanką Szczytna, przyjeżdżamy tutaj za każdym razem, bo ja się tutaj urodziłam, mieszkamy w Olsztynie. Mama, idę się kąpać! Ale każde wakacje spędzamy w domu. To jest świetne miejsce i pięknie się zmienia. Kąpać się! Mieszkam tutaj od... Kąpać się, proszę! To bardzo ciekawy pomysł, duża atrakcja dla dzieci. Urozmaicenie pobytu. Więc to rączki. Tak?
24 lipca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Komendant rektor Piotr Bogdalski oraz komendant powiatowy Policji w Szczytnie Robert Kwiatkowski wręczyli tego dnia odznaczenia, medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Danuta Górska, burmistrz miasta Szczytno, została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla policji w poprawie bezpieczeństwa w mieście. Zbliża się regionalne święto mazurskiego kartoflaka. Rozpocznie się 4 sierpnia w Szczytnie. W programie oczywiście nie zabraknie darmowej, publicznej degustacji kartoflaka oraz nowość, tym razem kartoflanki. Będzie to 10 tysięcy porcji tej przepysznej zupy. Ponadto konkurs kulinarny publiczności na najlepszego kartoflaka. W szranki staną restauracje, firmy gastronomiczne z ziemi szczycieńskiej. Ponadto będzie jarmark rękodzielnictwa oraz tradycyjnej żywności. Regionalne święto mazurskiego kartoflaka to nie tylko smaczne, tradycyjne jedzenie, ale także kultura niematerialna. Oprócz tego, że same święto jest jak gdyby kultywowaniem tej tradycji regionalności związanej między innymi z kulinariami, również nie zabraknie tej tradycji jak gdyby takiej tej twórczości ludowej związanej z muzyką, czyli nie zabraknie zespołów ludowych, będą to zespoły ludowe tutaj nasze lokalne, jak również nowością jest, że będą zespoły międzynarodowe z Grupy Wyszehradzkiej. Na koniec, na zakończenie, gwiazda wieczoru wystąpi Zbigniew Wodecki z zespołem. Zbigniew Wodecki wystąpi na placu Juranda w sobotę, ale tegoroczne święto wyjątkowo obchodzone będzie przez 2 dni. Udało nam się dozyskać dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i w tym roku, 4 sierpnia, odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wyszehradzkiej 2012, czyli przyjadą do nas zespoły z Węgier, z Czech, z Słowacji i z Polski, z naszego zaprzyjaźnionego miasta Żywiec. Prezentacja tradycji folklorystycznej państw Grupy Wyszehradzkiej w niedzielę. 5 sierpnia odbędą się warsztaty muzyczne, czyli będzie można zaśpiewać na góralską nutę, nauczyć się kroków tańców ludowych i pograć trochę może na instrumentach ludowych. Oczywiście pojawią się również akcenty folklorystyczne z tych grup, które przyjadą nam zaprezentować swoje rodzime korzenie. Tegoroczne regionalne święto mazurskiego kartoflaka będzie już 5. edycją tej imprezy. Miejski Ośrodek Sportu zaprasza na turniej siatkówki plażowej szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Zapisy w czwartek 2 sierpnia o godzinie 9, start turnieju godzinę później na boiskach do siatkówki plażowej przy plaży miejskiej. Turniej potrwa 2 dni. Od 6 do 12 sierpnia obchodzić będziemy Dni Wileńskie na Mazurach. W Szczytnie odbędzie się ich inauguracja, Wieczór Wileński i w ich ramach zorganizowany zostanie Jarmark Mazurski. Później goście z rejonu wileńskiego zawitają do Spychowa i Dźwierzut. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. A ich szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej www.emyślnikszczytno.eu. 9 i 10 sierpnia Muzeum Mazurskie w Szczytnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum zapraszają na mazurski jazz jarmark, 14. Jarmark Mazurski. W ruinach zamku w piątek 10 sierpnia od godziny 10 twórcy ludowi rzemieślnicy oraz inni wystawcy kultywujący tradycję mazurskiej sztuki ludowej zaprezentują swoje wyroby. Nie zabraknie tradycyjnego regionalnego jedzenia i picia. Jarmarkowi towarzyszyć będą występy zespołów ludowych oraz muzyków jazzowych. W wieczór poprzedzający jarmark, czyli w czwartek 9 sierpnia o godzinie 19, w ramach wieczoru jazzowego można będzie posłuchać jazzu tradycyjnego. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. W niedzielę 19 sierpnia w ramach cyklu Letnie granie na dziedzińcu szczycieńskiego ratusza odbędzie się kabareton. Wystąpią Neonówka z zespołem Żarówki i Made in China i Chlynur. Bilety do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w przedsprzedaży za 30 zł.